Czy pauzę weekendową można oddać do pauzy skróconej, na przykład codziennie po kilka godzin? Czy trzeba w całości, tak zwane 21 godzin na raz? Oddajemy rzeczywiste skrócenie. 21 godzin to jest ten maksymalny okres, który możemy skrócić. Ale to nie znaczy, że za każdym razem tyle będziemy odbierać. Bo jeżeli skróciłem o 10 czy o 11 godzin, to odbieram te 10 lub 11 godzin. I odbiór musi nastąpić en bloc, czyli w jednym kawałku. Nie możemy tego dzielić, dorzucając sobie po godzince, po dwie. Nie. Musimy odebrać to w całości, te rzeczywiste skrócenie, dołączając do innego odpoczynku co najmniej 9-godzinnego, a okres, który mamy na to, przypada do końca trzeciego tygodnia następującego po tym skróceniu. Ale do końca tego trzeciego tygodnia to już musimy odebrać, a nie rozpocząć, żeby to przeszło jeszcze na kolejny, czwarty tydzień. Nie, nie, nie. Musimy do końca trzeciego tygodnia odebrać. A definicję tygodnia pewno Państwo pamiętają. Jest to godzina 0 w poniedziałek i później mamy wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, godzina 24 w niedzielę. To jest ten okres. I jeżeli skróciłem w jednym tygodniu, to mam 3 takie pełne tygodnie na to, żeby znaleźć minimum te 9 godzin, do których dorzucę to rzeczywiste skrócenie i odbiorę.